Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Dzisiejsze wyzwanie wygląda mniej więcej tak. Tylko mam jeszcze parę wyzwań, to tu zaraz wam wyświetlę co dokładnie. I zaraz wytłumaczę, ale to już w trakcie rozgrywki, bo tu na pewno na początku będę chciał troszkę na tym wolnym tempie sobie pobudować, żeby te wszystkie budynki postawić jak najszybciej. A potem będziemy już dalej sobie tutaj się bawić. Dobra, na pewno chcę kamieniołomy razy dwa mieć. Dobra, troszkę drwali. Nie musi być dużo. Pięciu wystarczy. Do tego zaczniemy tak tworzyć to i to i to. Dobra, będę musiał troszkę tych jednostek na początku robić, żeby te przede wszystkim te pierwsze ataki będę musiał powstrzymać. Więc zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Będę musiał tę taktykę, mam chyba na razie zacznę, spróbuję tą samą co w poprzednim. Tak jakby wyzwaniu, że będę po prostu zbierał ich w jednym miejscu takim labiryntem. Myślę, że to będzie chyba najskuteczniejsze. Co prawda minus jest o tyle taki, że nie mam że oni będą mieli katapulty, a ja nie będę miał jak z nimi walczyć, ponieważ niestety nie mogę tutaj zbytnio na odległość walczyć, ponieważ będę miał prosarzy, sąc jako jednostki strzelające, ewentualnie balisty te na no, na wieżach, bo jak inaczej. Więc zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Dobra, co ty tam przyprowadziłeś? Pokaż ty mi. Dobra, to nawet szkody żadnej nie zrobi. Kurczę, tak będzie wieprza i wilka, bo tam będą mocniejsze jednostki. Potem będę musiał te mury pogrubić, jak nie wiem co. Będziemy musieli tutaj wytrzymywać te ataki i też robić dobre kontry, bo na dłuższą metę to będzie w sumie mi ciężko. Bo nie mam silnych jednostek do obrony, więc myślę, że co każdy atak ja będę mocno obrywał. Więc będziemy musieli też kontrować tutaj. Trzeba ich tych łuczników załatwić, bo to jest właśnie ten minus. Że ja nie mam strzelających jednostek na dystans zbytnio. Dobra, jeszcze pewnie zaraz, dobra, idzie jeszcze wąż, idą katapulty, oj, to będzie upierdliwe, upierdliwe. Dobra, no nie, no sporo łuczników jeszcze. Musicie w to atakować. Zrobimy co w naszej mocy. Halen. Możesz na nas liczyć. Potrzeba nam broni, ser. Dokąd idziemy? Muszę mieć bardzo dużo tarcz, ponieważ tutaj będą mi strasznie wyniszczać moich procarzy. Ci łucznicy wszyscy. No bo będę musiał zrobić dużo wieży, przynajmniej mieć tak 6 balist. To też nie jest głupie. Stawimy tutaj jakieś wieże. Dobra, idźcie załatwić tych łuczników, bo oni tu będą w nieskończoność strzelać. Dobra, zobaczymy. Wilk idzie. Dobra, mury troszkę ulepszone już. Troszkę może za mało mam jeszcze jednostek, ale to po tym ataku już na pewno się wzmocnię. Najgorsze są te katapulty, kurczę. Troszkę was wycofam. No muszę też tych procarzy zrobić. Ja mogłem 400 do obrony używać, więc mam 100, więc muszę jeszcze te 300 dorobić, bo inaczej będzie ciężko. I to jest najgorsze. Tego będę się musiał jakoś pozbywać. W jakiś sposób będę musiał znaleźć na to. O, jeszcze pałkarze, jakby mi czegoś innego było mało. Dobra, jedźcie wszyscy razem. Asasyni pną się na mury, panie. Dobra, niech się pną, niech się pną.
No strasznie pobijany, muszę tam więcej tarcz dorzucić. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Możesz na nas liczyć. Dobra, szczerze, ja drewna na razie nie potrzebuję, tylko mi drwale ludzi blokują co chwilę. Dobra, obronię się przed tym obronim, ale to jest serio wąż, jest myślisz taki irytujący? Czy nawet wilk katapultery nie robi, czy wieprz? A ty musisz. Dobra, wszyscy weszli. Dobra, przyspieszę to. Już tutaj raczej nic się nie stanie. Musiał tylko mury ponaprawiać. I tych katapult się pozbywać. Nie wiem, jakąś jednostkę będę musiał zostawić gdzieś tam dalej. O, teraz jakie zejście tu mają? Patrzcie na to, patrzcie te schody. Więc, no i dostał pierwszy jeszcze w łeb. Dobra, kilku wybranych musi tam pobiec. No i weźcie tego kusznika, bo czyż się nie da. Dobra, muszę narobić tam więcej tarcz. Dobra, na razie prezentuję się to tak. Po długim czasie troszkę oczekiwania na wszystkie nego, czyli to ludzie tu strasznie powoli wychodzą, bo te jednostki są tanie. Mogę ich bardzo dużo rekrutować i nie mogę się doczekać normalnie na ludzi ciągle. Dobra, to widzę, że mi ciągle bijesz, jesteś wredny. Zaraz najprawdopodobniej będziemy mieli jakieś ataki. Dobra, ile mam w obronie, tak? Uznajmy, że to wszystko to jest obronie. Dobra, 328. Tutaj pomału zbieram sobie atak. Ale to jeszcze nie na tyle, żebym ja coś tutaj planował więcej nawet. No, jeszcze mogę dokładać. Nie zostaw, przestań ćkać moje tarcze. Dobra, stracę je. Chyba, chociaż. Może i nie. Dobra, najważniejsze, żeby tutaj mi katapulty żadne nie biły. Dobra, nie ma katapult. Szczur w sumie nie robi katapult, więc. Ale ja bym może musiał. Kurczę, szkoda, że nie się źle ustawiłem. Może jakbym właśnie on przyszedł, to ja bym powinien na lewą stronę się atakować. Właśnie od szczura może powinienem zacząć. Dobra, wy mam nadzieję, że padniecie tutaj bardzo szybko. Was troszkę wyślę, żeby tutaj ich przytrzymali, bo muszę na pik samych pikinierów muszę pozużywać to wszystko. Tu właśnie będę miał taki oddział, chcę zrobić, który będzie właśnie wybijał te wszystkie strzelające jednostki, tylko muszę tam sobie jeszcze ich dorzucić, ale akurat tutaj atak się wmieszał i pewnie jeszcze zaraz ktoś przyjdzie za takim kolejnym. Wąż jest bliski. Do wilka czy tam do wieprza to jeszcze troszkę brakuje. Dobra, raczej ataku szczura się pozbędziemy. Nawet ci co tu przeszli to i tak raczej są na tyle poobijani, że sobie nie dadzą rady. Dobra, wąż jeszcze nie rusza. To jest dobrze dla mnie. Zdążę sobie wszystko tutaj poodnawiać.
Dobra, przede wszystkim cały czas muszę tutaj wojsko klikać. Będzie mnie palec bolał po tym odcinku, oj, będzie mnie bolał. Tutaj tyle jednostek się naklikam, tyle włóczniarzy, to dawno nie musiałem chyba tworzyć. Nigdy w sumie nie musiałem tyle tworzyć. Ich cofnąć. No ten jeszcze na mnie biegnie, no chyba żartujesz. W ogóle co ma wąż? Czy wąż ma jakichś zbrojnych? Nie, nie ma w sumie. Ej, to szczerze, szczur jest silniejszy przecież. No ci łucznicy koni będą mi wybijać trochę jednostek. Ej, to szczerze, to atak węża wcale nie będzie taki straszny, szczerze. To może nawet niby nie musiał nic podpalać. Może wyślę swoich tych i to będzie na tyle. Tylko tych łuczników muszę nabrać. Teraz muszę tutaj podbiec i powybijać tych łuczników. Albo nawet po prostu skupiać uwagę tych łuczników, żeby mi nie strzelali tutaj po moich procarzach, bo oni są ważnym elementem obrony. Co to w ogóle? To jest kolejny atak, czy o co tu chodzi? Czy to jest dopiero atak? A... Już sam nie wiem, co to jest teraz w sumie. Dobra, teraz to już nie mam pojęcia. Tam szedł jakiś atak, tutaj też idzie jakiś atak. Nie wiem, o co chodzi, ale nieważne. Dobra, ja muszę cały czas tutaj na murach uzupełniać. 280, dobra, czyli troszkę potraciłem. Okej, ale oni tak będą mi tu wchodzić w sumie? Ej, to w sumie wąż nie jest wcale taki straszny. Ja w sumie zapomniałem, że jak robiliśmy pojedynek chyba wąż kontra ktoś tam, to w sumie zapomniałem, że wąż nie robi jakichś w sumie mocnych jednostek. Dobra, czyli po ataku. Okej, dobra, teraz wieprz. Wieprza może i bym próbował troszkę. O nie, to nie ci są. Dobra, te katapulty znowu. Co to ma być? Czemu tego tyle tam jest? Te katapulty, muszę być ostrożny, bo one mi tu mogą popsuć wszystko. Dobra, nawet nie mogę sobie poodnawiać. Zniszczcie te katapulty. O nie, tam są kusznicy. Dobra, ale musicie je rozwalić. Dobra, jak tam szczur? Szczur też już nie ma kasy, więc szczur będzie robił powoli. Dobra. Po następnym ataku szczura ja będę już atakował. Więc ja sobie zbiorę tutaj jakąś sporą armię włóczniarzy i zrobię tych 400 procarzy najprawdopodobniej. Tych do ataku. Bo tutaj ile mam? 360. Dobra, to na razie nie będę więcej robił, żeby mi się tutaj nie pomyliło. Jak już to będę sobie gdzieś teraz zbierał procarzy. Załóżmy o tam. I to będą ci procarze, którzy będą tutaj służyć do ataku. Dobra, stwierdziłem, że na razie wieży może nie będę potrzebował, jak mam obronę z katapult. Dobra, nie wiem, te katapulty dam sobie pod piątką. Dobra, i teraz tak, liczymy jeszcze raz. W obronie jest 360, dobra, w ataku. Wy się nie wliczacie w obronę. Więc przejdźcie sobie tam. Okej, był lag. Dobra, idzie wieprz. Dobra, już ruszył z atakiem. Dobra, postrzelamy jeszcze tam trochę. Tylko uważać, żeby mi na moje katapulty nie pobiegli.
pytania, mój panie. Dobra, jeszcze ostatni strzał tutaj. Katapulta uruchomiona. Dobra, jest git. Wy teraz wracacie. Wy musicie bronić. Dobra, co tu jest? Te katapulty trzeba zniszczyć jak najszybciej. Proszę, niszczcie te katapulty. Dobra, wydaje mi się, że nie muszę raczej używać. Są bardzo rozproszeni, strasznie szybko zaatakowo, więc może się uda i bez podpalania. Mogę ewentualnie dosłać jeszcze 40. Wy jeszcze tego nie rozwaliliście? No, czemu wy nie trafiacie? Co jest z wami? Czy to stoi w miejscu? No, nice. Dobra, chociaż może... Bo się boję, że zaraz wilk może jeszcze przyjść i wtedy będzie gorzej. Dobra, wilk jeszcze nie rusza, więc jest ok. Ja tym katapultem muszę też kamienie załadować. Ej, halo, prosiłem o coś. Dobra, w sumie, nie, no ja się boję. O nie, nie mówcie, że wymienić na moje katapulty. No też nie mogę zapominać o tym, żeby tworzyć te jednostki cały czas. Dobra, wy sobie dajecie sobie radę, okej. Tylko moje mury sobie muszą dawać też radę. Będę musiał chyba jeszcze z jeden rząd dam, przynajmniej. Bo znowu, o Jezus, ten przyjechał teraz katapultami. Dobra, był lag, ktoś idzie. Wąż idzie po raz kolejny. Kurczę, szkoda, że się... Teraz w sumie nawet fajnie, jakby się zgrali, bym może... A może i tak spróbuję na węża. Może zaraz wyjdą, bo mam już przygotowane armię. Mam tutaj, jak widzicie, przygotowaną armię pod to wszystko. Dobra, czemu wy jeszcze nie macie? Nie macie co robić? Oczywiście, że macie. Obrońcy, pomóżcie. Dobra, let's go. Dobra, to będzie chyba najlepsza obrona, jaką mogłem mieć tak naprawdę. Dobra, ten atak węża już troszkę zmalał. Dobra, podjadę jeszcze tylko po jednym strzale tutaj w tych łuczników. Git. Powrót. Był drugi lag. Wiedziałem, wyczułem. Dobra, wyniszczymy kuszników, trzeba wyniszczyć. Okej, ustawię się tam, ale to ten atak trochę blokuje mnie teraz, kurczę. Ale zbrojni będą długo szli, to zdążę raczej atak węża przeminąć, żebym mógł sobie tych zbrojnych poczyścić. Muszę patrzeć, kiedy szczurek zaatakuje, bo to też będzie mój ważny moment. Pozbędę się jednego wtedy. Sobie jeszcze bliżej podjadę. Dobra, no dawajcie, halo, co jest? Coś długo wam schodzi, dobra, dokupię trochę was. Na pewno troszkę straciłem, więc nie przekroczę 400. Mogę gdzieś was dorzucić? Gdziekolwiek? Dobra, idźcie tutaj.
Dobra, moje... W sumie, na co ja czekam? Się ważą losy całej wojny, a ja czekam w sumie. Musimy sfaszerować tych uczników. Nie, nie, co, nie, co, co wy robicie? Zostawcie moje katapulty. Dobra, muszę tu podjechać. O, i tego trzeba się pozbyć jak najbardziej. Dobra, nawet jeśli miałbym stracić trochę. Co, wilk, takiego, takiej obrony się nie spodziewałeś, co? Dobra, ładujcie, ja tutaj zacznę kolejnych już robić. Dobra, w kuszników walcie. Dobra, inżynierowie, pięknie. Jeszcze w tamtą grupę. Przygotować katapultę. Przygotować katapultę. Przygotować katapultę. Zniszczyć tą katapultę, bo niepotrzebnie tutaj strzela. Dobra, jeszcze podjedziemy, podjedziemy i ostatni strzał, dwa strzały jeszcze damy w tą grupę. Dawać, dobra, jeszcze jeden. Dobra, i cofka. Wy, co wy robicie? Dobra, let's go po ataku. Dobra, jak tam szczury? Co ja robię? Nie ten numer. Ale mi powybijali troszkę. Z 20 mi wybili prosarzy moich. No, ale czy ty możesz naprawdę? Mnie denerwujesz, wąż. Nudzi ci się? Nie masz co robić? I swojego zamku pilnuj, bo zaraz tam przyjdę. Okej. Przyszedł ten czas. Którym najpierw... Dobra, was też tu wyślę. Dobra, dzięki za pomoc katapulty. Teraz tak. Dobra, wyjdziecie jako pierwsi. Dobra, tam jeszcze nie wyszli całkowicie z zamku. Dobra, ale wy już sobie z tym poradzicie. Mam nadzieję, mam nadzieję. O, swoich wysłał z Kubany, no. Dobra, ja mu lecę niszczyć zamek. Dobra, on u Lorda będzie miał naprawdę bardzo mało. A ja bym może spróbował nawet tak, żeby to we mnie nie uderzyło, tylko żebym jakoś przedarł się do Lorda i mu to szybko rozwalił. To by było w sumie dobrym pomysłem. Bo się boję, że on to cofnie jeszcze do obrony i tego bym się obawiał trochę. Przygotowana do miotania, mój panie. Przygotować katapultę.
Dobra, walcie tutaj, gdzie jest ten. Czy wy możecie? To nice. Oj, unlucky, nie dotarli. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Przygotować katapultę. Brawo. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Kolejny przełom. Przygotować katapultę. Wiadomość od wieprza. Nie. No, co wy robicie? Właśnie wy mieliście pilnować. Zbrojownia jest zapełniona, przygotowana do miotania, mój panie. Katapulta uruchomiona. Mało Arihanuk. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Przygotować katapultę. Rozwalcie tych kuszników. Tą wieżę, jakbyście dali radę, też było super. Ale tak średnio. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Doskonale. Przygotować katapultę. Przygotować katapultę. Katapulta uruchomiona. Katapulta przygotowana do miotania. Dobra, pięknie zawijajcie. Obrońcy! Dorwał się do moich katapult. Katapulta przygotowana do miotania, mój panie. Dobra, już stop, już nie musicie. Dobra, teraz ile mam katapult? 23, dobra, to będę w stanie tutaj porozwalać te mury na tyle, żeby raczej wbiec. Dobra, podchodzimy. Katapulta przygotowana do miotania. Przygotować katapultę. Dobra, niszczymy, niszczymy, niszczymy. Przygotować katapultę. Kim ty jesteś, żeby rzucać mi wyzwanie i kwestionować moje prawo do tych ziemi? Dobra, wy trochę do osłony. Pora znikać. Zbrojownia jest zapełniona. Katapulta przygotowana do miotania. A wy do lorda, wy do lorda. Dobra, będzie drugi załatwiony. Dobra, wy raczej cofajcie już, bo jeszcze mi się przydacie na pewno. Chciałeś być? No, ale ja nie chciałem, żebyś ty był moim, sorry. Katapulta przygotowana do miotania. Dobra, teraz wracamy do tworzenia katapult, bo to będzie nasza jedyna opcja, żeby rozwalić tam wszystko. A, akurat we dwójkę musi iść razem, tak? Insane po prostu. Insane timing. Nie można po kolei, nie można. Nie wiem, czemu ci pikinierzy mnie ciągle biją tutaj teraz. Co im takiego zrobiłem? Dobra, podjedziemy. Tutaj trzeba troszkę się tego popozbywać. Bo ten złączony atak bardzo by zabolał, nie powiem. Szybko, zanim się rozbiegną.
Ładownia jest zapełniona. Potrzeba kamienia. Już. Dobra, teraz podjedziemy bardziej pod wilka. Przygotowana do miotania, mój panie. Dokąd idziemy? Katapulta przygotowana do... Wiadomość od wilka. O-o! Moi ludzie już nadchodzą. Wkrótce raz na zawsze przestaniesz sprawiać kłopoty. Przygotować katapultę! Zbrojownia jest zapełniona. Przygotowana do miotania. Przygotować katapultę! Przygotować katapultę! Weź te trebusze głupie. Dobra, potraciłem troszkę, ale to nieważne. Mógłbym potracić więcej, gdybym tego nie zrobił. Najwyżej będziemy podpalać. Dobra, tutaj walnijcie, bo tu jeszcze ich tyle idzie, że... Dobra, nice. Co mamy zbudować? Niech się piekło. O! Chyba nie zadziałało, ale dobra, nieważne. Nie musi zadziałać, jesteśmy zabezpieczeni wystarczająco. Dobra, was muszę trzymać na tę chwilę dalej. Was muszę gdzieś tutaj. Oj, jesteś. Dobra, let's go, szturmem weźmiemy ten zamek. Nie, pozmieniałem numery, teraz się pogubiłem. Wcześniej miałem katapulty pod tym numerkiem. Oj, ale mi wbiegł. Dobra, nieważne. Sobie odnowimy katapulty i te tarcze. Wbiegnąć do środka macie, a co macie robić? Dobra, kamieni zostawię. Dobra, teraz tak przyspieszymy troszkę tempo, żeby ludzi porobić. Dobrze, leci atak. W końcu doczekałem się ataku wilka. Ja już przygotowałem w czasie, w którym czekałem na atak wilka, przygotowałem swoje jednostki. Armia prezentuje się dokładnie o tak. Mamy tutaj 1750 włóczniarzy. 392 dokładnie, żeby nie było do 400 tam za bardzo do atakujących prosarzy oczywiście. 150 tarcz, 120 katapult, które zaraz sobie tutaj oczywiście użyjemy. Żeby tutaj nic złego się nie wydarzyło. Dobra, i od tej strony będziemy forsować tędy tutaj. Tak spojrzałem na ten zamek, będziemy atakować. Jeszcze my rozwalimy całą tą stronę i wlejemy się wszystkim, co mamy. Znaczy podzielimy na grupy, żeby nie wszystko naraz. I myślę, że to sforsuje zamek. Wiadomość od wilka. Chcę ciebie i całe to robactwo. Przygotować katapultę. Mało rychanów. Katapulta przygotowana do miotania, mój pan. Przygotować katapultę. Przestańcie mi niszczyć moje katapulty.
Dorobimy tutaj jakiś jeszcze włóczniarzy, żeby pozbyć się tych jednostek. Dobra, żeby nie było, że wy pomagacie, wy nie macie pomagać. Tylko mieście bronić tarcz. Dobra, to myślę, że wystarczy. Zniszczcie balistę. Można. Nie ma, że odbudowujesz. Zostaw to. Dobra, teraz boję się, że tutaj ma jakiś ogień. Dobra, jakiś tam ogień był. To jeszcze nie moja cała armia, pamiętaj o tym. Dobra. Teraz zrobimy tak. Ślemy kolejne... Jak 300. Zobaczymy, czy jest tam jakiś ogień, czy coś. Czego ja nie mogę ich wziąć do lorda? Przepraszam bardzo. Czemu nie mogę wejść im do lorda? O co z nimi? Co z nimi jest nie tak? Let's go! No do lorda! No i zobacz, i znowu nie mogę nimi wejść. Albo pewnie, że przez to, że tarczę zahaczyłem, czy albo jakąś katapultę. To może dlatego, nie wiem. Tak jest, zalaliśmy jak Saruman, helmowy jar normalny. tysięcy pokonanych jednostek, nieźle, nieźle. No, challenge się udał. Bardzo przyjemny, nie powiem, bardzo fajny z pomysłem był ten challenge. Bardzo mi się podobało, bardzo mi się tutaj podobało grać. Był bardzo, 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 ale to bardzo ciekawy. Nie wiem, jeszcze bardzo powtórzę, ale naprawdę było spoko. I miałem w końcu możliwość pogrania włóczniarzami, ponieważ tak naprawdę nigdy tego nie robiłem i rzadko kto mi się wydaje, że robi tą jednostkę. Ponieważ jest beznadziejna, ale w dużej ilości robi robotę, bo jest tania i można to szybko robić. Więc już rozumiem, dlaczego tak naprawdę szczur zawsze był taki słaby, jak on ciągle robił tą jednostkę. To już zrozumiałem, wąż w sumie to samo, więc dzięki temu challenge'owi poznałem je, dlaczego szczur i wąż są tacy słabi. Więc no, dzięki za możliwość poznania i dowiedzenia się o tych postaciach troszkę więcej. Więc jeśli macie jakieś pomysły, jeśli macie jakieś kolejne pomysły, challenge, czy bitwy, botów, cokolwiek, piszcie w komentarzach. Ja lecę. Jeśli wam się podobało, oczywiście to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. I komentarz z jakimś challenge'em, albo co byście tam chcieli zobaczyć. Więc trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.